Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Media Expert. Jak wiecie, dzisiaj jest premiera gry, na którą bardzo długo czekaliśmy. Ja wiem, że ja czekałem, jak wiecie, jestem dużym fanem Star Warsów. I jeśli nie jest wiadomo po tle, jaka to gra jest, to jest Star Wars Battlefront 2. Gra już jest dostępna w salonach Media Expert oraz online w sklepie internetowym. W dzisiejszym filmie opowiem wam trochę o grze. Będę również testował kilka trybów z gry. I na sam koniec bardzo, bardzo fajny konkurs. Więc koniecznie oglądajcie do końca. Zaczynajmy. A więc jesteśmy w głównym menu. Tu możemy oczywiście znaleźć wszystkie różne tryby gry. Mamy kampanię online i arcade. Kampanię będziemy zaczynać za chwileczkę. Przejdziemy później do online, bo online już troszeczkę widzieliśmy w becie, ale kampanii nie, więc jestem bardzo ciekawy co do kampanii, więc zaczniemy od tego. A tu mamy kolekcję, gdzie możemy zobaczyć swoich bohaterów. Przykładowo Boba Fett. I wszystkie postacie możemy ulepszyć używając kart, które odblokujemy podczas gry. Ale dobra, przejdźmy właśnie do kampanii. Dobra, a więc fabuła się zaczyna. Odbywa się to wszystko po zniszczeniu Gwiazdy Śmierci. Kapitanie, jest nieźle wyszkolona. Dywersja, infiltracja, ewakuacja. Siły specjalne. Aiden Versio. Oddział Inferno. Komandor Versio. Chyba jesteś ważna. Spójrz na mnie. Może porozmawiajmy. W końcu po to tu jestem. Ty masz kod aktywacji, a ja możliwość, by ci pomóc. Więc daj mi ten kod. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Pomóż mi, a ja się odwdzięczę, to proste. Tak czy inaczej dostanę, czego chcę. Moi najlepsi technicy grzebią przy twoim droidzie. Właśnie teraz. Przyjmij moją ofertę. Chcę tylko ten kod. Nadszedł czas dla Imperium. A ty nie musisz iść z nim na dno. Masz rację. Nadszedł czas dla Imperium. VZ-626. Okej. Czyli nasz droidzik się aktywuje? Dobrze jest. O wiele bardziej zaawansowany niż AID-9. Nie będzie łatwo się... Dostaliśmy kod, jesteśmy zaaktywowani. Będziemy mogli się za chwileczkę ruszać. Czy mogę zasugerować, by poszukać tego kodu? Kapitan pracuje nad tym w punkcie zatrzymań. Na razie jedyny sposób na uzyskanie dostępu do danych to wyrwanie rdzenia pamięci. Wrażenie. Prądem. Więc ja bardzo chętnie porażę prądem. Chociaż nigdy nie byłem fanem strony Imperium, to jednak myślę, że może troszeczkę zmienimy zdanie po tej kampanii fabularnej. Zobaczymy. Z tego co czytałem, to ludzie byli bardzo mili zaskoczeni i jednak, mimo że Aiden jest po stronie Imperium, to jednak myślę, że nawiążemy jakiś sentyment do niej tutaj. Ja w sumie tak samo jak miałem do Kapitan Phasma, ze względu na to, jaka aktorka również to grała. Bardzo fajnie, że zaczęliśmy w ogóle jako droid, a nie jako postać. No i widzimy. Widzimy teoretycznie siebie. Porażenie prądem. Oj, biedny droidzik. Ale powiem, kurczę, że ruchy były bardzo płynne tego. Lecimy dalej. No i jest. Dobrze, jesteśmy w tunelkach tutaj. W takim razie lecimy do przodu. Tak, wiesz, kogo mamy w bloku więziennym?
Jesteśmy w bazie rebeliantów, oczywiście widać, ale skradamy się uratować naszą nową postać. Aj! Dobra, szybciutko tutaj, bo widzę, że mnie coś razi prądem. Udało się przejść. No i wychodzimy. Dobrze, na razie moje wrażenia są takie, że jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi o grafikę, detale i ruchy różnych postaci, jak nie tylko ten droid, co był chwilę temu, nasze droidy, ale również, kurczę, wszystkie postacie tutaj, które teraz widać. Widać, że dużo pracy w to jednak było włożone. Ruchy. Szybkie porażenie prądem. Superowo. Nikt tutaj nie wiem, czy by faktycznie by nie zwrócili uwagę na to, że jakiś ziomek tutaj z rebeliantów tutaj opadł obok nich, ale no powiedzmy, że uwierzymy, że tak jest. Szybciutko do akcji. I znowu na górę. Kurde, wiedziałem, że będzie ten prąd tutaj raził. Znowu. Lecimy. W miarę proste, żeby to omijać. Wow. Ale super. Ocie! Panie, nie sądziłem, że będziemy aż tutaj. Dobra, lecimy naprzód. Czyli musimy wyłączyć HD w terminalu. O, właśnie czekałem na coś takiego. Super, bardzo fajnie, że to dodali. Będziemy wiedzieli teraz, gdzie wszyscy są. No dobrze, hakujemy terminal. Lecimy do wentów snu. Dobra, teraz musimy dotrzeć do celi i uratować naszą Iden. Dobrze, jesteśmy w sali i mamy. No to nieźle. Bardzo fajnie. Dobrze, słuchajcie, żeby nie spoilerować wam tutaj za dużo, żebyśmy mogli wszyscy sobie zagrać Battlefronta na spokojnie. Zanim przejdziemy do trybu multiplayer, zobaczymy jednak otwieranie skrzynki, bo to może być całkiem fajnie. Więc otworzymy najprostszą tutaj skrzyneczkę, którą dostałem. No i proszę bardzo. Darth Maul. To jest emotka dla Darth Maula, czyli możemy również zmieniać nie tylko ulepszenia na nasze postacie, ale możemy też dostać właśnie takie emotki. Lecimy dalej. Specjalisty. Tutaj oczywiście dostaliśmy kartę, plus czy rzadka karta, no to całkiem fajnie. I tutaj pokazuje właśnie, jakie ulepszenia i dodatki to daje. No, szybko wyposażenie, to mogę sobie dorzucić do postaci. I jest zapisane właśnie do tej postaci. Jesteśmy na planecie Yavin 4, pewnie kojarzycie dobrze tą mapę oczywiście. Wcześniejszych Star Warsowych filmów tutaj była baza rebeliantów, ale my gramy jako Imperium i musimy właśnie uszkodzić te turbolasery z tego co widzę, więc lecimy. Dobra, wiesz co, pójdziemy z góry, myślę, że będzie bardziej skuteczne i bezpieczne. Będziemy mogli fajnie zejść im na plecy. Granacik i kryjemy się. O kurde, walka wszędzie trwa. No nie jest łatwo, dobra, leży. Lecimy. O, ale dostał, kurczę. Drugi, jeszcze. Jeszcze jeden strzał. Dobra, dawaj shotguna, ten shotgun jest przekozak. Ten shotgun naprawdę mocny damage robi. Patrzcie. No dobra, i staram się. Gdzie jest G? Trzymamy G. Staram się, robię co tylko mogę. Dobrze, zagram teraz jako szturmowiec śmierci. Mam na tyle punktów, że mogę sobie na to pozwolić. Zobaczymy, jakie umiejętności ma, bo jeszcze nim nie grałem. O, nawet się tutaj kulają. Kurczę, nie udało nam się za tamtym razem uszkodzić tego turbolasera. Musimy, kurczę, jednak troszeczkę mocniej powalczyć. Tu się kryje, patrz, jaki skubany. Czy skutecznie go zabije? Niestety nie wiem, jakoś super celności moja broń nie miała. Nie była jednak na odległość broń i mamy od razu przegraną. No i koniec gry, mamy właśnie kilka punktów dostaliśmy za to. To była moja pierwsza gra z wami online, więc może troszeczkę lamiłem, ale jednak myślę, że będzie szansa, żeby się rozwinąć jeszcze. Kredyty zarobione w grze 150. Przejdźmy ostatecznie do trybu walki w kosmosie. Dobra, więc lecimy. Jesteśmy nad planetą Endor. Pewnie również kojarzycie nasze Ewoki kochane. Tutaj mieszkają. Będę grał jako zwykły X-Wing. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak grałem w becie właśnie X-Wingiem, powiem wam, że nie jest to proste, że nie jest to prosta rzecz, żeby tutaj umiejętnie latać, strzelać i walczyć właśnie w kosmosie.
Dobrze, potrzeba powstrzymać bombowców, więc lecimy. Ale ten leci, kurczę. Może się uda, odpalam E. Strzelam na moc, jest! Załatwiony, ale do mnie też strzelają, kurczę. Ale mamy kole... to jest? Nie, to jest wyspy myśliwiec, taj. Gdzie są bombowcy? Widzimy ich tutaj na mapie. Musimy ich atakować, żeby nie zniszczyli właśnie nam... O kurczę, co się właśnie wydarzyło? Dwóch ściągniętych mam. Mamy jeszcze kilka, tu jest najbliższy, może uda mi się. Już prawie mi się zregenerował specjal. Jest specjal i... Załatwiony! Załatwione! I dobrze nam idzie. Pierwszy raz tak dobrze mi szło w walce galaktycznej, kosmicznej. Oj! Szybko! Szybko bardzo. Zrobione! Wygrana, nie zniszczyli nam statków. I mamy ładną cutscenkę tutaj na sam koniec. A więc mamy nasze pierwsze wrażenie gry. Jak dla mnie bardzo fajnie, nie mogę się doczekać zobaczyć resztę uniwersum Gwiezdnych Wojen, które jest faktycznie na wyciągnięcie ręki tutaj właśnie w tej grze. Zaraz przejdziemy do konkursu, ale również mały smaczek. Dla tych, którzy kupili grę jako dodatkowa, darmowa zawartość, dostaniemy treści związane z filmem Gwiezdy Wojny Ostatni Jedi, więc również do tego się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że pokazałem wam troszeczkę gry, jak to wygląda, ale również nie zaspoilerowałem wam za dużo, żebyście mogli eksplorować wszystko na własną rękę. A teraz oczywiście obiecany konkurs od Media Expert i ten konkurs trwa od 17 listopada do 10 grudnia. I żeby wziąć udział w tym konkurcie, należy kupić Star Wars Battlefront 2 z sieci sklepów Media Expert lub od mediaexpert.pl i zachować dowód zakupu. Następnie należy nagrać w jednym pliku audio odpowiedzi na dwa pytania. Która postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen jest twoją ulubioną oraz czemu lubisz właśnie tą postać? Swoją pracę w postaci pliku audio należy zgłosić za pośrednictwem formularza na stronie www.konkursykiora.pl. Tutaj również macie, a nagroda do tego konkursu jest naprawdę fajna. Można wygrać udział w dubbingu jednej z postaci w serialu Star Wars Rebelianci, który będzie miał swoją premierę w roku 2018. A więc to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zachęciłem was do gry i że teraz wszyscy będziemy grać w Battlefront 2. Pamiętajcie, jeśli chcecie więcej takich filmów, koniecznie teraz strzelcie łapkę w górę, pokażmy jaką mamy moc i oczywiście zostawcie subskrypcję na kanale Media Expert. Możecie to zrobić, pozwalam. A tak to ja lecę. Dziękuję jeszcze raz. Niech moc będzie z wami.